Jest wtorek, 16 listopada. Wyobraź sobie, że wchodzisz na wielkie drzewo i kryjesz się w jego gęstej koronie. Masz stamtąd świetny widok, a sam pozostajesz bezpiecznie schowany. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest? Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz był człowiekiem zamożnym, ale nie cieszył się szacunkiem mieszkańców Jerycha. Jako poborca podatków i cła współpracował z rzymskim okupantem. Ponieważ system pobierania opłat sprzyjał samowoli, być może i on nadużywał swoich wpływów i pobierał więcej pieniędzy, niż wynosiły opłaty. To przekreślało go w oczach jego sąsiadów i znajomych, którzy pogardliwie nazywali go grzesznikiem. W życiu Zacheusza jest jednak coś więcej niż etykietka grzesznika i kolaboranta przyklejona mu przez mieszkańców Jerycha. Pojawia się w jego sercu ciekawość i pragnienie ujrzenia nauczyciela z Nazaretu. Ta potrzeba jest do tego stopnia silna, że celnik nie waha się zrobić czegoś nietypowego. Chowa się na drzewie. Jezus wyrywa go jednak z ukrycia, wchodzi w jego życie, chce się z nim spotkać.
jakie jest Twoje doświadczenie porzucenia tego, co dla Ciebie wygodne, żeby doświadczyć relacji z drugim człowiekiem. Przez otwartość i miłość okazaną Zacheuszowi, Jezus wyzwala w nim pragnienie zmiany życia. Zacheusz odwraca kompletnie swoje myślenie. Zamiast gromadzić majątek dla siebie, zaczyna się nim dzielić. Z pewnością poczuł, że Jezus dał mu drugą szansę. Zobaczył w nim kogoś więcej niż kolaboranta i grzesznika. Pragnienie serca, które kazało Zacheuszowi wejść na drzewo, doczekało się odpowiedzi, a to wyzwala w nim coś, czego prawdopodobnie sam się nie spodziewał. Czego możesz nauczyć się od Zacheusza? Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest? Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co odkryłeś w czasie dzisiejszej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.